Czy Samsung Galaxy Watch 5 Pro to najlepszy smart zegarek? Jakie są różnice w porównaniu ze zwykłą piątką? No i czy nadaje się on dla osób aktywnych? Zaraz to sprawdzimy, porównując go z Garminem. Zapraszam do oglądania. Na początku przydałoby się omówić wygląd. I tutaj jest mała wpadka. Testowałem ten zegarek przez ponad 4 miesiące i w miejscu zapięcia na magnesie zebrało się trochę brudu i tak jakby rdza. Da się to wyczyścić, ale zwracam na to uwagę, że nosząc go ze sobą wszędzie, biorąc pod prysznic czy na basen, na magnesie osadza się brud. Ogólnie same zapięcie jest nowością i z jednej strony działa sprawnie, zegarek możemy odpowiednio dopasować do nadgarstka, ale z drugiej strony da się to rozpiąć i na przykład podczas gry w piłkę możemy zgubić zegarek. Pasek ma szerokość 20 mm i jest na klasycznych teleskopach, więc w razie czego bez problemu możemy go wymienić na inny, czy to silikonowy, czy na metalowej bransolecie. Ten zestawu nie uczula i nie powoduje problemów. Koperta ma szerokość 45 mm, wykonana jest z tytanu, jest odporna na uderzenia, ale ryski da się na niej zdobyć. Nosząc ten zegarek obok Garmina, ocierał się jeden o drugi i jest to widoczne. W stosunku do Watch 5 obudowa jest mocniejsza, ale jest dostępna tylko w jednym rozmiarze, a zwykłą piątkę możemy wziąć starszą 40 lub 44 mm. Na prawej stronie znajdują się dwa przyciski funkcyjne. W serii 5 nie mamy wersji Classic z obracanym pierścieniem, po części to rozumiem, bo jednak mechanizm i sam pierścień zabierały sporo miejsca w obudowie, producent wolał dać większą baterię, a zdarzały się też opinie, że dostawał się tam piasek, albo mechanizm po prostu potrafił się psuć. Tym razem ramka wychodzi lekko ponad ekran, dodatkowo go chroniąc, ale ma ona wyżłobienie, co imituje po trochu właśnie ten obracany pierścień. I o ile w zwykłej wersji Watch 5 wirtualny bezel nie za bardzo do mnie przemawia, to tutaj naprawdę w połączeniu z przyjemnymi wibracjami wypada to całkiem nieźle. I mamy taką imitację, wrażenie jakbyśmy coś faktycznie obracali. Koperta spełnia wojskowy standard militarny MIL-STD810H. I cechuje się wodoodpornością do 5 ATM. Zegarek umożliwia nie tylko pływanie, ale też jest odporny na niską czy wysoką temperaturę oraz pył i kurz. Ekran chroni szkło szafirowe, które jest wytrzymalsze od tego z Watch 5. Wyświetlacz to AMOLED o przekątnej 1,36 cala. Oferuje on bardzo ładne i żywe kolory. Wbudowany jest czujnik oświetlenia, więc sam się dostosowuje z jasnością w zależności od otoczenia, podbijając jasność na maksa w mocnym słońcu, tak aby go było dobrze widać, i obniżając ją w nocy, aby ekran nas nie raził. Oczywiście mamy tryb Always on Display, czyli możemy mieć cały czas widoczną godzinę i datę, ale niestety zjada to baterię dwa razy szybciej niż normalnie. Co prawda same podzespoły nie zmieniły się w stosunku do wersji czwartej, nadal mamy Exynos W920 z 1,5 GB RAM i 16 GB pamięci na dane. Poprawą jest Bluetooth 5.2 zamiast 5.0. Smartwatch pracuje na nakładce One UI Watch 4.5. Co do wydajności, nie mam do czego się przebić. Sam system Wear OS też jest bardzo rozbudowany. Jest to po prostu Android zoptymalizowany na zegarki. Mamy ekran główny, który po dłuższym przytrzymaniu daje nam możliwość zmiany tarczy. Same tarcze w większości są aktywne, czyli klikając w dany parametr możemy od razu przenieść się do statystyk, na przykład tętna. Przesuwając się w lewo i prawo mamy powiadomienia, widgety, które możemy dowolnie ustawiać i edytować. Powiadomienia wyświetlają się razem z grafikami oraz mamy możliwość odpisywania z poziomu zegarka albo odpowiadania głosowo, co później przetwarza się na tekst. Tutaj tylko zwrócę uwagę, że standardowo jest zainstalowana klawiatura Samsunga jedynie z językiem angielskim. Jak chcecie mówić do zegarka po polsku, musicie pobrać klawiaturę Gboard od Google. Jest to bardzo proste i wygodne rozwiązanie. Powiadomienia możemy jednym kliknięciem otworzyć na telefonie, na przykład jak zainteresuje nas nagłówek jakiegoś artykułu, to jedno kliknięcie przenosi nas do przeglądarki na telefonie z wybraną treścią. Widgety też są rozbudowane i przechodząc do nich mamy pełny podgląd statystyk, bez konieczności sięgania po telefon. Sterować też możemy z pomocą asystenta Google'a, ale tak samo jak w przypadku klawiatury, domyślnie mamy zainstalowane rozwiązanie Samsunga, czyli Bixby. Asystenta należy dograć samemu i w większości przypadków musimy ręcznie ustawić język polski. Filmik jak to zrobić znajdziecie na kanale. Na zegarek bez problemu wgramy muzykę czy zdjęcia, ponieważ mamy 16 GB pamięci na dane, więc możemy podłączyć bezprzewodowe słuchawki i puszczać wgrane utwory lub pobrać je na przykład
ze Spotify, jeżeli mamy premium. Gestem z dołu ekranu wyciągamy menu z zainstalowanymi aplikacjami. Cała obsługa jest podobna do smartfona, w którym też z dołu możemy wyciągnąć aplikację. Dodatkowo smartwatch oferuje multizadaniowość i opcję przełączania się pomiędzy otwartymi niedawno aplikacjami. To jest kolejny wyróżnik, którego ciężko szukać w tańszych zegarkach. Mając odpaloną aktywność, bez problemu możemy poruszać się po innych apkach, a ta działa sobie w tle. Na urządzeniu Samsunga są domyślnie zainstalowane aplikacje sportowe od producenta, ale bez problemu możemy przejść do sklepu Play na zegarku i pobrać inną dowolną aplikację. Strava, Adidas, Komoot, czy po prostu inne apki. Jest tu nawet przeglądarka, która daje możliwość uruchomienia YouTube'a na tym małym ekranie. To już moim zdaniem przerost formy nad treścią. Poza tym Android na zegarku współpracuje bardzo dobrze z Androidem na telefonie. Jak uruchomimy mapy Google'a, to dostajemy wskazówki graficzne na zegarku. Sterowanie Spotify razem z możliwością zmiany playlist z poziomu zegarka to też coś więcej niż same przełączanie muzyki. Wiele aplikacji już ma swoje rozszerzenie na zegarku i platforma Wear OS cały czas się rozwija. Mamy tu oczywiście portfel Google'a, czyli możemy dodać kartę na zegarek i płacić nadgarstkiem. Przez to, że jest to urządzenie działające na Androidzie, nie mamy możliwości połączenia go z telefonami Apple'a. Po prostu wymagane jest urządzenie z usługami Google'a. Do połączenia zegarka potrzebujemy aplikacji Galaxy Wear, w której możemy zmieniać wszystkie ustawienia. W niej dostępne są też do pobrania tarcze. Chociaż mam wrażenie, że za dużo jest tych płatnych. Do sprawdzania statystyk potrzebna jest druga apka, czyli Samsung Health. I w tej drugiej mamy pełny podgląd naszych wykresów sna, tętna, kroków, innych aktywności z rozbiciem na dni, tygodnie, miesiące. Dodatkowo wyświetlają się wskazówki, co możemy robić, aby poprawić swoje wyniki. Fajne jest to, że mamy w niej gotowe plany treningowe, co dla sportowców amatorów, którzy nie do końca wiedzą jak zacząć, może być przydatne. A teraz czas na sprawdzenie funkcji Pro, czyli jak ten zegarek radzi sobie ze sportem. Bo właśnie model Pro ma dodatkowe opcje sportowe w stosunku do zwykłego Watcha 5. Mamy tutaj możliwość wgrywania i eksportu tras z pliku GPX oraz funkcję prowadzenia wstecz, czyli z pomocą wskazówek głosowych i alertów zegarek prowadzi nas do punktu startu. Zestawiłem ten model z Garminem Epix Gen 2, który kosztuje ponad 1000 zł więcej. No i ogólnie Garminy są uważane za wzór, jeżeli chodzi o zegarki sportowe. I widzicie teraz przebieg trasy. Specjalnie pobiegłem pomiędzy blokami, kawałek też na bieżni. Samsung zarejestrował dystans 5,99 km, a Garmin 6,3. Na odcinku 6 km to w sumie tylko 40 metrów, więc dla amatora niewiele to raczej zmieni, ale dla profesjonalnych biegaczy może to już robić różnicę. No i lepiej wypada jednak droższy Garmin, który też ma czasami wpadki, że rysuje trasę na budynkach albo wybiega na asfalt, gdzie ja biegłem po chodniku. Ale zdarza mu się to rzadziej. Chociaż i tak, Watch 5 Pro wcale dużo nie traci. Nawigacja jest dokładna, w porównaniu z zegarkami Amazfit Huawei to Samsung jest dokładniejszy. Na wykresie są też różnice w tętnie. Po części było to spowodowane tym, że miałem oba zegarki na tym samym nadgarstku i nie mogłem ich idealnie dopasować, ale ogólnie Samsung zestawiając z Garminem ma trochę zaniżone wyniki. Chociaż z drugiej strony, porównując z Galaxy Watch 4, wyniki tętna podczas aktywności są teraz dokładniejsze. No bo wcześniej Watch 4, jeśli na przykład podczas biegania mieliśmy spoconą rękę, no to dawał czasami randomowe wyniki. Ogólnie co do sportu, to wybór aktywności jest bardzo duży. Raczej każdy znajdzie coś dla siebie. Ale podczas wybierania aktywności polecam zwracać uwagę na to, czy zegarek odnalazł GPS. Ponieważ wybierając aktywność, zegarek chce ją od razu startować. Wystarczy przejść do ustawień i widzimy, że znaczek GPS pulsuje. Czyli lokalizacja jest nadal wyszukiwana. A czasami znalezienie sygnału może trwać nawet 30 sekund czy minutę. I wtedy będziemy mieli błędy w zapisywanym dystansie. Co do pozostałych pomiarów, to kroki, sen, SPO2 są zliczane poprawnie. Są teraz jakieś bariery, które mają zapewnić nam lepszy sen, ale ja się na tym nie skupiałem. Pomiary EKG i ciśnienia dostępne są jedynie na telefonach Samsunga. Ewentualnie możemy kombinować i pobierać zmodyfikowaną aplikację Samsung Health Monitor na inne telefony. Mi udało się to uruchomić na przykład na moim Xiaomi. Jak chcecie, no to link do instrukcji na XDA umieszczę Wam w opisie.
Pierwsza konfiguracja wymaga od nas użycia profesjonalnego ciśnieniomierza i w sumie po tym wyniki są zbliżone do pomiarów z tego właśnie profesjonalnego urządzenia. Różnią się czasami 2, 3, 5 punktami. Szkoda, że ta funkcja nie jest dostępna bez kombinowania na wszystkich urządzeniach. Smartwatch ma też niby wbudowany termometr, ale miał być dodany w aktualizacjach, bo były problemy z certyfikatami, ale ja go nadal nie widzę. Ogniwo 590 mAh zapewnia do 4 dni pracy. Jak na zegarek z Androidem to całkiem dużo, bo wcześniejsze modele Watch 4 czy też nawet zwykły Watch 5 wytrzymują ledwie 1, no może 2 dni. Ale jak dodamy do tego aktywność, to nawet wersja Pro wystarczy nam na około 2 dni działania. Ciągły pomiar GPS jest możliwy przez około 20 godzin. Na tym polu jest jeszcze trochę do poprawy. No chyba, że godzimy się na odkładanie go co chwilę na ładowarkę. Ja jednak wolałbym mieć chociażby ten tydzień z głowy. Plusem jest bezprzewodowe ładowanie, czy to z pomocą ładowarki indukcyjnej, czy też ładowania zwrotnego z telefonu, który obsługuje taką możliwość. Ja mam wersję LTE tego zegarka, więc mogłem też sprawdzić, jak bateria wytrzymuje po podłączeniu karty eSIM. I przy zwykłym użytkowaniu z powiadomieniami, odebraniem połączenia daje on radę do 2 dni. A jak dodamy do tego aktywność, no to już musimy ładować go codziennie. No i właśnie, jak przy LTE jesteśmy, same podłączenie karty eSIM jest bardzo proste. Wystarczy wejść do aplikacji Galaxy Wear, tam skanujemy kod QR z kartą, którą musimy wcześniej mieć przygotowaną, już wygenerowaną i w sumie to tyle. Karta sama się wgrywa na zegarek i działa. Widziałem w internecie opinię, że przy Watch 4 z eSIM zegarek potrafił się resetować i ogólnie parzyć. Tutaj ani spowolnień w działaniu, ani rozgrzewania się z tego powodu nie uświadczyłem. Karta eSIM działa, da się rozmawiać, pisać SMS-y i w sumie możemy korzystać z zegarka zupełnie bez telefonu. Mając kartę na przykład w Orange Flex, możemy mieć ten sam numer na zegarku i w telefonie jednocześnie. Jak zostawimy telefon w domu, to karta jest aktywna na zegarku i z poziomu nadgarstka możemy być w stałym kontakcie. Jest to ciekawe rozwiązanie, tylko by było jeszcze lepsze, gdyby nie skracało tak mocno żywotności baterii, która i tak nie trzyma za mocno. Więc podsumowując, czy Watch 5 Pro to najlepszy smartwatch na Androidzie? Tak, bez wątpienia nie ma zbytnio dla siebie konkurencji, jeżeli chodzi o ten sam system. Ale czy to najlepszy smartwatch ogólnie? No właśnie, i tutaj to zależy. No bo mamy na rynku urządzenia Amazfit, Huawei, Xiaomi, które mają swój autorski system. Jest konkurencja na Wear OS w postaci chociażby TicWatch, a także są Garminy, które również mają autorski system, ale one są głównie nastawione na sport. I teraz pytanie, dla kogo zegarek Samsunga będzie najlepszy? Na pewno dla osoby, która jest zajawiona na nowości technologiczne i chce mieć rozszerzenie możliwości telefonu na nadgarstku. Watch 5 Pro oferuje świetne połączenie ze smartfonami na Android. No bo jak już wspomniałem w materiale, zakup tego zegarka jak mamy iPhone'a nie ma sensu. Pełna możliwość odpowiadania na powiadomienia jest zdecydowanie na plus. Ogólnie same powiadomienia wyświetlane razem z grafikami i łatwa możliwość otworzenia ich od razu na smartfonie mi się podoba. Sterowanie Spotify i wgrywanie utworów offline, jeżeli mamy premium, także na plus. Wskazówki graficzne, jak mamy uruchomione mapy na telefonie, mogą być przydatne. Asystent Google też jest dostępny i jest plusem. Jak chcemy, żeby zegarek był całkowicie niezależny od smartfona, to wybieramy wersję z LTE i możemy wgrać kartę eSIM. I wtedy tak naprawdę możemy używać tylko zegarka, ponieważ możemy z niego zadzwonić, napisać SMS bez konieczności połączenia z telefonem. Na minus, że Samsung ogranicza możliwości zegarka, dając opcję wykonywania pomiarów EKG i ciśnienia krwi jedynie na swoich urządzeniach Samsung. A użytkownicy pozostałych smartfonów z Androidem muszą albo obejść się bez tego, albo kombinować ze zmodyfikowaną aplikacją. Tylko teraz kolejne pytanie. Czy tych funkcji potrzebujecie? No bo mogę się założyć, że około 80% użytkowników smartwatchy używa ich głównie do sprawdzania godziny, powiadomień i ewentualnie sporadycznego treningu. A odpowiadanie na powiadomienia jest zbędne, bo i tak wygodniej jest wyciągnąć telefon i odpisać. Jakieś wskazówki graficzne z map nie są potrzebne, bo tylko rozpraszają, nie pomagają. No i właśnie, chodzi o to, żeby zastanowić się, czy w ogóle tego potrzebujemy i wtedy zdecydować. No bo są osoby, które będą z tego korzystały oraz jest druga grupa, która woli mieć dłuższy czas pracy na baterii albo może nie chce przeznaczać aż tyle na zegarek. Wtedy celowałbym w modele Huawei, Amazfit, Xiaomi. Spokojnie znajdziemy coś dla siebie poniżej 1000 zł.
Jest jeszcze trzecia grupa, która wywali ponad 3000 na Garmina. No bo on też pokazał w teście, że jednak jeżeli chodzi o sport, to Watch od Samsunga wcale nie jest taki pro. I to jednak Garminy są dla profesjonalistów, są dokładniejsze, a w sumie funkcji dodatkowych też mają sporo, bo obsługują płatności zbliżeniowe, z czym mają problem te tańsze zegarki, dają możliwość odpowiadania na powiadomienia gotowymi szablonami, dostępna jest aplikacja Spotify z możliwością zapisywania utworów, czy też mają wgrane mapy. No i ogólnie Garmin ma swoją społeczność, no i ma dużo bardziej rozbudowane tryby sportowe. Mi osobiście Galaxy Watch 5 Pro bardzo się spodobał. Nawet przyzwyczaiłem się do tego wirtualnego pierścienia. No bo niestety, nie ma teraz wersji Classic. Bateria dalej nie jest ideałem, a w stosunku do zwykłych Watch 5, tutaj przynajmniej te 4 dni daje radę. A funkcji jest naprawdę dużo. Na plus też to, że przez cały okres testów cena spadła z 2200 na 1700-1800 zł za model 5 Pro bez LTE. A przed świętami był nawet cashback 500 zł, więc można go było kupić za te 1200-1300 zł. No i o ile ponad 2000 to trochę dużo, ale czym w dół od tych 2000, to już uważam, że to dobra cena za ten model. Dajcie znać, jak Wam się podobał materiał. Wyszedł chyba trochę długi, ale też długo testowałem ten zegarek. Wydaje mi się, że pokazałem wszystkie najważniejsze plusy i minusy. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzu. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. Ode mnie to tyle. Pozdrawiam i do następnego.